Od którego roku? Proszę pana, 36 roczki się urodziłem. 20 lat. 40, 56. Gdzieś po tym wojsku 2 lata było. Także w sumie jestem 60 lat na stołku. 61, 62. Bo to ja poszedłem do praktyki jeszcze przed wojskiem, do takiej małej praktyki. Poszedłem tam na prowincji, bo się urodziłem w Kalwarii. No i to tak dawniej nie było, tak ja tu chciałem być albo ślusarzem, albo tokarzem. Mnie tata mówi, nie ma takiego zawodu tutaj, mówię, ja nie będę do szkoły daleko jeździć przecież. No to mówi mi, albo szef, albo chlebkarz, jedno z dwóch. No to zostałem już tym szefcem, bo co nie robić. Ja miałem dobrego majstra, dobrze mnie nauczył tej pracy, bo na początku to mówi pomału, dokładnie mówi mi, a później jak już widział, że ja dokładnie robię, to mi mówi tak, teraz to mówi szybko, bo ty z głodu umrzesz, mówi, jak będziesz oczywiście, nie mówi, dzieci, mówi, tak nie wyżywi tej rodziny. Panie, ludzi dużo butów naprawiało, nie było tak butów dużo, jak jest teraz w sklepach. To było 30 lat do tego, to pan wie, jak to było, nie było, nie było butów chińskich w tym czasie jeszcze. Dopiero później te buty nastały, jakie 20 lat do tego, prawda? To robota była, ja sobie myślałem tak, że przyjdę na rok, dwa lata, to góra, a coś sobie w mieście znajdę. Ale w tym momencie, jak ja tu się przeprowadziłem, to tych lokali było bardzo mało, bo dużo było takich jak ja, nie tylko ta branża, ale w ogóle inne branże były też, nie? I ci ludzie wszyscy potem szukali czegoś, żeby gdzieś w mieście się ratować, żeby jakaś robota była, prawda? Mam już prawnukę, prawnusia, więc trzeba zakończyć. Był początek, musi być koniec. Trochę będzie żal, ale ja się nie rozstanę całkiem, bo ja mam dość dużą rodzinę, więc muszę to gdzieś tam przewieźć do wzięcia tam na wieś. Jakiś tam mi kajutkę, taki pokoik mały zrobi. No i te maszyny, żeby tam przynajmniej im porobić te koło tych butów, prawda, tej rodzinie. Trochę nie widzę, no bo to już normalna sprawa jest, prawda, wiekowa. No i kręgosłup tak daje szkoły, jak nie wiem. Proszę bardzo, dziękuję. Dam pani siateczkę. A tu mam coś. Ma pani coś? Tak. No to dziękuję bardzo, ja też.